Opel Meriva to bardzo światowy samochód, a dziś przyjechałem do światowego gościa, który pokaże mi swoją chatę po raz pierwszy. Siema Roberto. Ever. Siemano, cześć. Ja jak się cieszę, że wbiłeś tę chatę. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Ile tu masz metrów? 400. Poważnie? Nie zgubiłeś się jeszcze na chacie? Nie, bo dla mojego ego idealnie. Z garażu wita nas Porsche 911 Carrera S, który jest nowo odebranym samochodem. Jeszcze nim nie robiłem launch control. Także wiem, że ty mnie nauczysz dobrze, nie? Nauczę cię wszystkiego, dosłownie. Z czarnej zapierdala. No to posłuchajmy jak brzmi. Nie jest to najgłośniejszy samochód, ale ma styl. Lecimy. Będziesz musiał mi powiedzieć, jak tego luncha odpalić, bo nawet nie wiem, nie? Tylko nie zarysuj właśnie Meriwy. Moja stara szósteczka, no, kochana. Mega auto ogólnie, nie? Jak ważna w twoim życiu jest motoryzacja? Kurczę, wiadomo, że fajnie, nie? Ale nie jest to coś takiego, że wariuje i nie wiadomo jak bardzo, żeby mieć nie wiadomo jakie auto. Czy nie wiadomo jakie zabawki. Lubię mieć fajne, ale nie jestem jakimś takim psychofanem, nie? Sport Plus? Tak. No dobra. O kurde, no to teraz się zestresowałem, dawaj. Trakcja. Na Sport Plusie to wiem, że tu rzuca, no. Chcesz wszystko wyłączony? O kurde. Spróbuj teraz przytrzymać hamulec. Okay. Dobra. I teraz gaz, nie, hamulec. I teraz gaz do oporu i puszczasz hamulec. I puść. Oj, ja pierdolę. Jezus Maria, ty. To potrafi takie rzeczy? Pierwsze wrażenia. Ja pierdolę, nie, mam ciary teraz, ty, no. Dobrze sobie poradziłeś. Przesiadając się z 800-tonnego V8, które mam w garażu. Jezu, co za świnia. To tu jest spokojnie. Dlatego była ta nutka ciszy z mojej strony. Bo tak sobie patrzyłem, jak to wygląda. To było dobre. Ja pierdolę, to było straszne. PSM off. A właśnie, muszę ci trakcję włączyć. Wybacz, teraz jesteś bezpieczny. Teraz będziemy przyjeżdżać koło właśnie chaty moich rodziców, znaczy moich rodziców, bo ja w nim mieszkałem przez ostatnie kilkanaście lat. Także taki bogacz byłem. Która to jest? Ta tutaj za tymi choinkami, no. Ludzie myśleli, że mój ojciec jest bardzo bogaty i że on mi jakby zagwarantował start, że mi dał pieniądze. Rozumiem. Tylko ludzie nie rejestrują momentu, w którym mój ojciec zbankrutował, pogrążył jakby całą rodzinę i o mało co samobuja z tego powodu nie popełnił. A jaka jest prawda z tymi bliźniakami słynnymi? A z bliźniakami jest taka, że ci zaraz pokażę. Tu mamy właśnie 55 domów. O kurde, jestem ciekaw, czy my wjedziemy po tą górkę. O nie, na to na pewno nie wjeżdżaj. Czyli to jest wszystko coś, co sam postawił. Bez niczyjej pomocy, żadnego skłamania. Wszystko zbudowane na kredytach, nie? Okej. Okay. Czyli wszystko zbudowane dzięki zdolności kredytowej. A jak odniesiesz się do aktualnej sytuacji związanej z kredytami, ze stopami? No wiesz co, teraz generalnie gotówkowcy kupują nieruchomości, także bardzo dużo takich osób kupuje teraz ode mnie domy. Zaczynają się kredytowi, nie? Czyli ludzie już się zaczynają przyzwyczajać do obecnej sytuacji. Chata ma takie fajne ułożenie, że mi na przykład by pasowała. I trochę na bazie takiej stodoły jest taki popularnie zrobiona. 911 już poznałeś, Carrera S. Ja się bawiłem też po torach, ścigałem się. To jest R3 Yamaha. Parę razy wyrżnąłem tak, że skręciłem sobie raz kostkę, raz kolano stłukłem i no, byłem takiego respektu w ogóle do motorów. To jest od mojego kumpla w ogóle, MV Augusta, także on sobie zimuje u mnie. Też dosyć kawał mocnego motoru, 600, ale piękny ma dźwięk, po prostu wspaniały. Aku. Nie odpalimy, ale zawsze mamy Ducata jeszcze. Też umarł. Poważnie? No. Życie. Ale ładnie wygląda. Nie wiem, jak to się nazywa i nie, w komentarzu napiszcie, co, jak to się nazywa, ale to jest kozackie, że tu się wszystko kręci i to mega kozackie jest. Marzyło mi się właśnie, żeby mieć taki widok, jak teraz tutaj widzimy. No to jest takie spełnienie marzeń, to takie grube, że tu mamy prawie 100 metrów kwadratowych. Gdybym tu mieszkał, to byłoby miejsce, z którego nigdy bym nie wychodził. Tu Viper, tutaj V8 Red Eye. Możesz szykować łóżko, jak będziesz mnie nocował. A jest tutaj, także zapraszam. No to już wiem, gdzie dzisiaj śpię. Chodź do części domowej. Tu na wejściu fajny jest sufit napinany i obraz Łukasza Stokowskiego. Jaka ściana w ogóle.
No, piękne LEDy robią robotę na fornirach kamiennych, także to jest wszystko na kamień naturalny i mega sztos, jak właśnie się podświetla, bo widać całą tą strukturę. Im ciemniej by było, tym fajniej by to jeszcze wyglądało. Pokażę Ci toaletę, to jest dobry myk, bo chyba jako jedyny w Polsce mam pisuar. W toalecie? A jak? Kurczę, na Orlenie. Imprezowy domek. Pięknie, że pokazałeś mi jakby pisuar. Rzygali to do pisuaru, nie? Pięknie, że pokazałeś mi pisuar. To było coś, co najbardziej chciałem zobaczyć, otworzyć. Generalnie takie drzwi, jak to nazwać, pivotowe. No grubo, nie? Generalnie. Na odcisk palca? Na odcisk palca, droga zabawa, bo 70 koła za taką zabawkę, ale są przesztos, nie? No i tu jesteśmy w salonie, który ma 80 metrów. Dużą robotę robi ten fornir kamienny podświetlany. Jest to troszeczkę, odstaje to od ściany, żeby LEDy, które są zawieszone, to jest w ogóle 100 ileś tam metrów generalnie LEDa. I musi być odległość zachowana, żeby ładnie i równomiernie rozświetlał właśnie cały kamień, nie? Także jest to naturalny, normalny kamień, bardzo cienko jakby krojony, nie? Na plasterki. Fornir kamienny, nie? I ta końcóweczka i pod kamieniem jest to na jakiejś takiej pleksie, nie? Ale tutaj te wszystkie struktury to jest naturalny kamień. On wygląda jak lawa. Czekaj, patrzcie na to. Bang! Nie, i teraz no chłopie, możemy... masz ściankę we własnym domu. Czekaj, i teraz możemy właśnie jeszcze zrobić to, nie? Że jak ktoś lubi zrobić kulę, jakiegoś dropsa zarzucić, to jest w domu, nie? $130 000 wydałem na całe oświetlenie w domu, ale zauważcie, czy zauważ, że tu są głównie ściany doświetlane. I to nie da się lepiej doświetlać pomieszczeń niż różne elementy, ściany, a nie jakby takie centralne światło, jak to większość ludzi robi. Tego się nauczyłem jakby od projektanta. Zauważ, że jest właśnie tutaj coś gra, tam jest obraz podświetlony, tu nie ma w ogóle takiego centralnego podświetlenia, dzięki temu jest klimat. Czyli jak chcemy zachować klimat, zawsze doświetlajmy ściany, jakieś elementy, a nigdy jakby całość. Ło, panie! Rzeczywiście! Tak. Opalasz się tutaj? Jak potrzeba się opalać, solarium? Tak. Kuchnia jest kozak, pokażę wam, bo to jest po prostu mega, że jest chowane to wszystko. Polecam, że można mieć, wiecie, syf tutaj za jakby tą, nie wiem, kotarą, jak to nazwać. Płyta indukcyjna, która wyciąga do środka i sprawdza się, nie? Także też polecam, żeby taki robić, niekoniecznie te takie dzbany z góry, nie? Okej, czyli tu jest okap, który wsysa. Okap wsysa, tak, wsysa. Słynne rozwiązanie ostatnio. Sie, tak. Widziałem. I teraz jeszcze tutaj, jak już idziemy, zobacz, że odbijamy się w tych wszystkich szybach, bo zrobiłem lustro weneckie. I hit jest taki, że za dnia nic nie widać jakby tutaj, co jest w środku, a w nocy, jak zasłonięte są rolety, to właśnie pięknie się odbija i sprawia wrażenie, że jest jeszcze bardziej przestronne, nie? Teraz zapraszam na epickie schody. Niejedna osoba się bez kitu boi po nich wchodzić, no bo nie ma poręczy. Bardzo duży problem był generalnie, żeby je zamontować, był tutaj dźwig. Teraz zapraszam Cię na salę jogi, gdzie moja żona daje warsztaty dla kobiet przede wszystkim. Stary. Przez 5 minut będzie tak bił. Tu pokój mojej córy możemy tylko zerknąć. Widać porządeczek jak u 12-latki. Tam z tyłu jeszcze ma taras. Zapraszam do mojej sypialni. Stary, to z tej perspektywy wygląda kozacko. Te kółeczka tam się fajnie odbijają. Tak. Co tam się dzieje? Tam masz na zewnątrz coś? Patrz, jak najpierw się tu możemy skupić. Tam teraz tego nie widzimy, ale tam jest właśnie taras. Tam będą drzewa, będzie trawa, bo widzę tarasik. A tu na dole możemy zerknąć, co się dzieje w części salonowej, nie? Przez to, że jest to lustro weneckie, to się mocno odbijamy. Ma to plusy i minusy, ale za dnia w ogóle nic nie widać, nie? Jest pełna dyskrecja. Tak, dlatego też mamy zasłony, zawsze się można zasłonić, jest wtedy już i akustycznie lepiej, i większy ten, ale największy sztos toaleta, nie? Bo te księżyce wyglądają tak, jakbyśmy byli na księżycu. Wanna jest kozak, ani razu się w niej nie kąpałem. Czyli prysznic. Klasy. Także tak, no. Nie, wanna to jest coś, gdzie mogę 8 godzin siedzieć, pracować, no, wszystko nie. Robić. Naprawdę z projektu tego domu to jestem zachwycony, nie? Serio, to bardzo fajnie wszystko zostało zrobione. No. I to jest też jeden z nielicznych ludzi, który zaprosił mnie do swojego domu i nie kazał ściągać butów, mimo że wszędzie dywany prawie. Wybierze się. Tu się pies zżygał. Tu się... Nie tylko pisuary i pralki. Tu się zesrał, także będzie i tak trzeba prać. Niesamowity jest ten koleś. Gra. Serio, naprawdę zajebista ta chata. Jak będziesz sprzedawał, to daj znać. Wezmę kredyt. No nie wiem, czy polecam, ale... Nie, ja nigdy kredytu nie wziąłem. To serio? Tak, między nami nawet żadnej raty. Stary, mam zero. Serio? Poważnie.
Chodź, chodź, idziemy porozmawiać. Dobra, wiesz co? Ty kredyt nie wziąłeś? Odłóż ten widelec. No, nie, 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 czekaj, czekaj. Odłóż ten widelec. Nie wziąłeś kredytu? Subskrybujcie program Hi-Fi. Pamiętajcie, póki jestem, póki żyję. Do następnego. Cześć.